prawne, które mówią o tym, że jest to obiekt bezcenny, zabytkowy, który należałoby konserwować też zgodnie ze sztuką, jest również linijny konserwatora zabytków, także duży problem. Dużym problemem, drodzy Państwo, jest też to, że Lubiąż to również tajemnice. Tajemnice nie do końca zbadane, nie do końca wyjaśnione. O tych tajemnicach zaczęliśmy się dowiadywać głównie w latach 80. i 90. XX wieku. Część Państwa, którzy mają już co najmniej te 40 lat, to pewnie pamiętacie, że w latach 80. i 90. gazety rozpisywały się o różnych tajemnicach związanych z Lubiążem. Był w tym wiodła Gazeta Robotnicza, później przerobiona na Gazetę Wrocławską, w której też przez parę lat pracowałem, ale również Radio Wrocław czy telewizja. Wszyscy domniemywali, że coś tutaj się działo. A wszystko, drodzy Państwo, zaczęło się za sprawą takiego pana, który ukochał po prostu Lubiąż. Nie zaskało mnie to bawić, nie? Chociaż domniema się po prostu, niektórzy podejrzewają, że Adolf Hitler również był w Lubiążu. Ale drodzy Państwo, są lata 70. Są lata 70., kiedy dopiero zostają uznane granice między Niemcami a Polską. I wtedy dopiero zaczyna się taki etap, że ziomkostwo, które faktycznie mieszkało kiedyś w Lubiążu, nie tylko w Lubiążu, ale na tzw. ziemiach odzyskanych, po prostu zaczyna tutaj powracać. Zaczyna interesować się po prostu tym wszystkim, no a są służby specjalne, które inwigilują po prostu wszystkich, którzy przyjeżdżają. Między innymi przyjeżdżają do Lubiąża. Jest takim, jak się później okazało, major służby bezpieczeństwa, w instytucji mówi się SB, nazywał się Stanisław Siorek, który jako młody oficer służby bezpieczeństwa zainteresował się bardzo po prostu Lubiążem, a ściśle mówiąc skarbami. On trafił za pośrednictwem swojego szefa, który pochodził ze Syberii, na zeznania m.in. Herberta Klause. To był taki Niemiec, który osiedlił się po II wojnie światowej w okolicach Syberii pod górą Wielisławką, która też jest oddana różnymi właśnie tajemnicami. No i złapany przez SB zeznał pewnego pięknego dnia na początku lat 50., że był świadkiem ukrywania w prezydium policji we Wrocławiu, czyli w dawnym Breslau, różnych sztab złota z banków wrocławskich. Znacie już historię? Coś kojarzycie? Tak. I tu wjeżdża, kochani, złoty pociąg. Wjeżdża złoty pociąg i to szaleństwo, z którym mieliśmy do czynienia 3 lata temu. Bo to jest ta sama po prostu historia. Historia złotego pociągu też jest oparta właśnie na opowieściach przede wszystkim Herberta Klause, czyli tego Niemca, który pod Wielisławką mieszkał, który przez SB przesłuchany zeznał, że widział, że w prezydium policji po prostu ukrywano sztaby ze złotem, a potem miał być takim oficerem, który miał pokazywać innym niemieckim oficerom, przede wszystkim oficerom Wehrmachtu, gdzie można byłoby to złoto składować, gdzie ukryć na Dolnym Śląsku. To wszystko się składa jeszcze w całą dodatkową taką, że drodzy Państwo, mniej więcej od 1942-1943 roku, kiedy Niemcy już poczuli, a przynajmniej część establishmentu III Rzeszy, że no, wojny nie wygrają, co tu dużo mówić, albo że zaczynają mieć chociażby problemy, to zaczęli po prostu na Dolny Śląsk Niemcy przenosić z Rzeszy różne strategiczne. Dlatego na Dolnym Śląsku zaczęły powstawać przede wszystkim różne fabryki zbrojeniowe, przemysł chemiczny, ale również przywożono tutaj dzieła sztuki. Zrabowane albo po prostu takie, które były zdeponowane normalnie w kolekcjach muzealnych. Dlaczego? Wydawał się Niemcom Dolny Śląsk po prostu na tyle atrakcyjny, w cudzysłowie, że bezpieczny po prostu.
Wydawało im się, że nie dolecą tutaj alianckie myśliwce, że po prostu to jest poza zasięgiem aliantów. W związku z tym ten Dolny Śląsk potraktowali jako taki skarbiec swój, ale skarbiec przede wszystkim militarny. W związku z tym, drodzy Państwo, budowa kompleksu Lize w Buraksowi, w związku z tym budowa różnych zakładów przemysłowych, nawet tutaj na terenie dzisiejszego powiatu wołowskiego, w okolicach Wrocławia, Mielcza i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle rzeczy trafiało tutaj. W związku z tym w latach jeszcze 70. służby specjalne bardzo interesowały się tym, co ewentualnie tutaj mogło pozostać.